wojsławickim arboretum gościli dyrektorzy i przedstawiciele ogrodów botanicznych z kilku europejskich krajów. Wszystko to w ramach wspólnego projektu, którego celem jest wzajemne wsparcie i wymiana doświadczeń. Realizujemy bardzo ciekawy projekt Erasmus+. Jest to projekt flagowy pomiędzy Czechami, Niemcami, Litwą oraz Polską. Cztery bardzo ważne ogrody botaniczne z tych państw uczestniczą w tym projekcie, którego tytuł brzmi Ogrody Botaniczne jako część europejskiego dziedzictwa kulturowego. Więc wymieniamy się doświadczeniami, opowiadamy, jakie mamy swoje osiągnięcia na polu uprawy, aklimatyzacji oraz oczywiście najważniejsze wiodące kolekcje roślin, którymi możemy się pochwalić przed naszymi kolegami, bądź też oczywiście oni pokazują nam swoje osiągnięcia, które inspirują nas do nowej, lepszej pracy. Oczywiście bardzo ważne są te doświadczenia związane z uprawą pewnych grup roślin, między innymi piwoni, kosaćców czy też liliowców, ponieważ to właśnie na tych grupach roślin głównie skupiamy naszą uwagę. Oraz owszem, kolejnym ważnym osiągnięciem tego projektu jest wymiana doświadczeń, jak udostępniać ogrody botaniczne społeczeństwu, by właśnie ukazać nie tylko różnorodność biologiczną towarzyszącą światu roślin, ale piękno architektoniczne, piękno również krajobrazowe, no i pokazać, jakie atrakcje, jak możemy wyeksponować pewne grupy roślin po to, aby służyły właśnie edukacji ekologicznej. Choć osoby uczestniczące w projekcie na co dzień pracują w ogrodach botanicznych, to jednak piękno arboretum w Wojsławicach było dla nich zaskoczeniem. Ależ przecież nie ma piękniejszego ogrodu botanicznego na świecie jak Arboretum Wojsławice, przynajmniej w Europie. Ale oczywiście każda sroka swój ogon chwali, mogą Państwo powiedzieć, ale nie. Ogród botaniczny Arboretum Wojsławice Uniwersytetu Wrocławskiego jest perłą w koronie tej uczelni, niewątpliwie. Przebogate, przepięknie zorganizowane, no i oczywiście z niezwykłym zasobem roślin, które nie tylko rodzimych, zagrożonych, ginących, ale przede wszystkim tych uprawnych, ogrodowych, wielu odmian unikalnych, czy też introdukowanych, bardzo rzadkich roślin, które tutaj z powodzeniem udaje się hodować. Poza zajęciami w arboretum uczestnicy mieli okazję poznać Dolny Śląsk. Oczywiście musimy się wymieniać swoimi doświadczeniami, ale też pokazywać, co w tym naszym regionie jest do osiągnięcia. Jest to najlepsza reklama również samego regionu. Jakie atrakcje mogą spotkać osoby przyjeżdżające z Niemiec, z Czech, z Litwy właśnie, a nawet z Polski na terenie Dolnego Śląska, w okolicach Niemczy, w okolicach właśnie Arboretum Wojsławice. Może się uda te osoby przytrzymać na dłużej. Przyjdą dwa razy do ogrodu, kto wie. A co z atrakcji już za gośćmi? No dzisiaj odwiedzaliśmy winnicę, już wyjątkowe miejsce. Wiemy, że uprawa winorośli oraz produkcja wina, szczególnie na Dolnym Śląsku, zyskuje coraz to większe uznanie i te trunki są coraz lepszej jakości. Malowanie na jedwabiu, właśnie przewodniej rośliny, która towarzyszy naszemu spotkaniu, czyli liliowców. Przed nami jeszcze pokazanie kilku atrakcji związanych z zabytkami tego regionu, między innymi kamieniec ząbkowicki. Będziemy też również pokazywać geologię, czyli tą różnorodną przyrodę nieożywioną w kamieniołomach, w szklarach. Mamy też za sobą już oczywiście wycieczkę po samym arboretum, gdzie pani dr Małgorzata Gębala prezentowała różnorodność liliowców. Przecież mamy największy zbiór tych roślin, kolekcję narodową złożoną z 3,5 tysiąca taksonów, które zresztą zostały uznane za wzorcową kolekcję również przez amerykańskie Towarzystwo Liliowcowe.